Cześć, wygleci ekipa WK z tej strony. Jesteśmy w pokoju zarządu i on mniej więcej ją trochę transformował, ale tak od 4 lat, kiedy jesteśmy w tej siedzibie, wyglądał, coś tam się zmieniał. Jest to ostatni raz, kiedy widzicie ten pokój w takim stanie, ponieważ postanowiliśmy, że nie będziemy już zajmować się filmem, tylko będziemy grać. Przyjęło się, że mówimy na ten pokój małpiarnia. Tak, bo śmierdzi, bo pierdzimy. Wali z kisem. Z kisem czemu wali, nie wiemy do dziś. Bo sakerowi wali z dupy. Podjeżdża czasami takim sosem słodko-kwaśnym, nawet jak nikt nie je tego dnia z tego sosu. Bo ja pierdzę cicho i wy nie wiecie o tym. Ale nowa seria, tak jak tworzyliśmy siłownię, teraz nowa seria stworzenia gaming roomu. Połowa tego pomieszczenia to będzie gaming room, połowa będzie służyła bardziej do pracy dotychczasowej. Już mamy pierwsze komputery, pierwsze stanowisko i tak nam się spodobało, że będzie ich jeszcze 5. Złapaliśmy fazę na Seto Corsa, na symulator i właśnie testowaliśmy biurka, które będą. I idziemy malować. Robur, malujesz i wynosisz wszystko teraz pewnie, tak? Tak jest, panowie. Znaczy zabawa od nowa, tak jak z siłą. Robimy porządki. Co tam malujemy? Które ściany? Będziemy malować. Dobrze, malujemy. Mnie to głowa trochę boli, ja na razie pójdę. Odświeżamy ją. Wpadnę za jakiś na biało ją malujemy. No to nie jest biały kolor. A co na to właściciel? Szanowny. Zauważ, ma słaby wzrok i słuch. Okej, to lecimy. Patrz, robię tak, żeby było, że szybko wale konia na filmie. Tak. Nagrałeś to? Ja przypierdolił, kurwa, saganem! Ale idealnie tak płasko, więc na szczęście nie będzie guza. Tam jest nagrane, ty! Jakby zarzut robił! Jak byk! Ja pierdolę, masakra! A, Robur stwierdził, że z byka rozwali tą szafę całą. Tak. Robur się byk. Nie szanuje twojego regału, tak jakby nie szanował ciebie. Dobra, coś złapie. Aha, bo te biurka w ogóle wszystkie stąd jadą. Dawaj, Rafał, nagrywaj, że robota jest tutaj wykonywana. Chodź. Brudna. Jak Rafał skończy, będziesz się opierdolić. Zobacz, jak pracuje. Na razie pracuj. Czekaj. Nagrywaj, bo tu może być ciekawe. A, mój lapek. Może być tu niezły, Rafał. Fajnie, że to wszystko uporządkowane teraz będzie. Wszyscy poszli, ja zostałem sam. Sam to wezmę. Nie, się nie przejmujcie, ja nie dam rady sam. Serio. To ja będę patrzył. No i to. A wy też się nie przyjmujcie, ja zawsze sobie radzę sam. Oni mi pomagają. Rafał ci pomaga. Kibicuję ci. Ale nie tu, saker. Ne dueli ke fake, to chyba kurwa 8 smak. Deus Cosmateus. I morele pax. No i co, chcę zabierać to brwi właśnie. Czekaj, pomyśle, idę do swojej szafeczki. Tam. To połóż na razie. Dobry jest. No. Kończyłem to sprzątanie, bo 3 sekundy temu jeszcze nie było. Uważaj na napis. Stop. Ty go tu postawiłeś? Wyżej. Kurwa, przestań mnie straszyć. Kurwa, mamy. Przestań straszyć. Ty, to jest niesamowite. Sprzątałem wszystko z biurka i przychodzę, mam zajebane biurko. Właśnie to jest esencja naszej firmy. Ale to jest super, tak. Dzięki temu mamy taki fajny luz, taką atmosferę. Czasami to przeszkadza, ale nie ma co się rozpinać. Szkoda, że to nie działa na twoje pierdolenie, że zakładam to i nie słyszę, co mówisz. Ej, ale to jest super. Teraz, jak to patrz, mogę cię uderzyć i nic nie czujesz. Wiesz, że załączę się miód po prostu. Wiesz, jak jest oczywiste? Zakładasz i nie słyszysz pączka. Ej, potrzebuję kogoś silnego. Potrzebuję kogoś... Jest to jakiś mięśniak? Żeby z imponującą muskulaturą, bo biurko muszę przenieść. Pomoże ktoś? Chodź, owca. Wyżej, to wysoko trzeba, bo tam jest napis na ziemi. Powiedział, że tak warto zrobić i chcę mu pokazać, że nie warto. A, no dobra. A posprzątałeś to biurko?
A co? No nie, nie, jestem w trakcie sprzątania. Tylko, że razem z tym wszystkim musisz się unieść i postawić na drugie biurko. A, no dobra, no to sprzątnę wszystko z tego. Ty, zobacz na ćwoka. Ma posprzątać swoje biurko i co robi? Kładzie no wszystko na inne biurko. Czekaj, no, czekaj, chwilę, chwileczkę. Ja nie hejtuję, mi się dobrze pracuje. Ogólnie. To możesz kwiatka wziąć jednego. Skocie owca, zrobimy ci doniczkę z dupy, muszę przesadzić kwiatka. A masz dużą dupę, więc powinno być gin. Poczekaj, ten kwiatek już jest dla twojej matki zarezerwowany, weź go zostaw. Dlaczego tak mówisz o mojej mamie? Wszystkie biurka z szerokimi drzwiami poszły. Ale dobrze. To jest 100 plus. Ale właśnie pokazuje, że no bądź, bo siła mięśni zdecydowała. Bo tu zaroślenia leci. Jak już powiedziałem wcześniej, mamy biurka i mamy już komputery do gaming roomu i chciałem wykorzystać tę sytuację i zaprosić cię, Rafał, żeby oficjalnie przedstawić naszego pierwszego partnera naszych kanałów gamingowych i ogólnie gaming roomu. Jest to firma Switch It i oczywiście mamy od nich te komputery, ale jedna fajna rzecz wyniknęła z tego, że poznaliśmy ich stronę, bo oni leasingują komputery i tak jak leasinguje się auta i jest to coś warte do rozważenia, ponieważ szybko tracą na wartości i tak samo kompy, w szczególności gamingowe, tracą na wartości. No i po prostu fajna opcja, że można sobie leasingować taki komputer, za 2 lata wychodzi nowa technologia i bierzesz sobie kolejny. No i z tą firmą Switch It będziemy współpracować. Dziękujemy za kompy, bo już testowałem Assetto w 4K na Ultra i śmiga ładnie, więc będzie się od razu się przyjemniej jeździ, nie? Przechodząc z lapka. Więc jeżeli teraz szukacie kompów, no to polecam rozważyć leasing i tutaj strona internetowa do tej strony. Albo wypożyczenie kompa, nie? Tak, to jest jak z autami, serio. No to jest bardzo podobna akcja jak z autami. I tyle, lecimy dalej. I teraz takie. Ostrożnie, czekaj, czekaj, mrówki się stresują. Co wy robicie? Kryształy jeszcze. Trzeba mrówki w spokojne miejsce. Te drzwi, może też. Kontakty, bądź, saker. Dobra, to proszę to zrobić. I folię zaraz rozłożymy na ziemi i o. Gdzie to aż my są? Gruncik leci. Nie mogliśmy tego znaleźć, jak chcieliśmy Błażejowi kleszcza przypalać. Nie przypala się kleszcza. On nie wiesz o co chodzi. Nie wiesz o co chodzi, ignorancie, okej? Z godzinę go ten kręcił i nie mógł wyjść. A nie myślałeś, żeby w ogóle ujebać mu ramię od razu? Ej, wiesz, i taka, wiesz, przepychanka, że odejdź, ja to robię pod materiał, nie? Ja to kleję. Nie. Ja się bardziej przyczynię do powstania tego pokoju. Nie, ja się bardziej przyczynię do powstania tego pokoju. O, Rafał, zobacz. No, jak oklejam. Patrz, ale tu trzymam, Rafał, patrz, jak trzymam. Bez mojej pracy jego praca byłaby bezwartościowa. Tak. Co tam? Zobacz. Druga strona, żeby nie było. Michał Owczarzak też się przyczynia. Lepiej zrobiłeś od pączka. Zobacz, bo zabezpieczyłem więcej ściany, nie? No. Michał Owczarzak też się przyczynia do powstania gaming roomu. Tylko, że ściany nie musisz zaklejać, bo ją malujemy. Tu w ogóle, kurwa. Szef. Nie wiem, szmatką się przyczynia. Kurwa, co ty robisz? Odkręcam. No sakra, patrzeka pracy zespołowa. Taki masz zespół. Ej, a Błażej mi powiedział, żebym odkręcił tablicę. Ale tablice są przyklejone. To masz wyzwanie. No nie wiem. A nie, tu rzeczywiście jest taka śruba. Ale to jest przyciemnie teraz. Wiesz, ile tutaj jest metrów kolina? Nie. 35. Prawie tyle, co moje mieszkanie. Ogólnie ostatnio taka rozkmina była, że czujemy, że nasze życie, nasze życia nie są wcale różne, no. Różniejsze od życia kurczaków. Też żyjemy w klatkach. Bez wolnego wybiegu. Jesteśmy posegregowani. Niektórzy mają wolny wybieg, bo mają dom i ogródek, a większość społeczeństwa w miastach to życie w klatkach. Każdy ma swoją klatkę. Wiek, do której klatki ma wrócić pod koniec każdego dnia i to jest takie deprymujące. Zamiast sypanej z tych ziarenek, to masz kurwa wypłatę. No. Ja bym jeszcze trochę nas porównał do mrówek, bo każdy ma swoją rolę w społeczeństwie.
O. Że jesteśmy taką rozbudowaną wersją mrówek. Odkręcisz tam przydercona. Nie no, daj tą śrubkę. Git. Chcę się bawić do rana. On właśnie, że nie wracał do domu. Tutaj rysunek owcy jest. Jakaś abstrakcja. Bo też na WK Sklep nagrywaliśmy materiał, gdzie no, jechaliśmy do dewelopera i jak wiecie, no, przymierzamy się do zakupu działki i wybudowania tam obiektu dzika, ale potrwa to przynajmniej rok, to tak optymistycznie, więc pewnie półtora roku, dwa lata, więc no, nie chcemy marnować czasu i no, zdecydowaliśmy się, że robimy tutaj ten gaming room. Coś kosztem czegoś, bo wiesz, jakby pokój zarządu jakby trochę, no nie będzie tutaj takiego miejsca, żebyście mogli posiedzieć na luzie bez rozpraszaczy, nie? Będzie pewnie częściej w konferencyjnej będziecie chcieli sobie posiedzieć, a jak będzie nowa siedziba, to gaming room będzie naprawdę gaming room, że wchodzisz i wiesz, wszystko jest przeznaczone do grania, taki serio, no zrobimy lepszy taki chill room niż w Google mają. No. Nie. A nie mówiliśmy, jeszcze musimy rolety zmienić. Odkleimy, bo mamy sakie. Takie średnie rolety, a zrobimy takie, które bardzo dobrze mogą zaciemnić to pomieszczenie. Ja to bym jakąś norę wykopał tu hobbicią. To jak już mówiłem o pierwszym partnerze, to powiem teraz o drugim. Firma Yumisu zagwarantowała nam fotele gamingowe i była taka akcyjeczka, że tutaj typ od marketingu bardzo chciał takie fotele gamingowe. No i to się spotkało w naszym kręgu z dużą kontrowersją, ponieważ my znamy fotele gamingowe od tej strony, że to są takie kubełki mocno wyprofilowane i to bardzo ładnie wygląda, ale nie dla każdego koniecznie będzie to wygodne, więc bardzo sceptycznie podchodziliśmy do tego do momentu, aż Yumisu nie wysłało nam pierwszych dwóch foteli. Dwa modele były. Jeden szerszy, który mi osobiście bardziej odpowiada, i jeden taki węższy, co tam wam odpowiadał, nie? No i rzeczywiście te fotele mi na przykład odpowiadają. Przekonały mnie, bo są bardzo szerokie. Są wyprofilowane, ale moja dupa się tam mieści. Osobiście mam taki fotel w domu i trochę żałowałem decyzji, bo był za mały. Po prostu był za mały i na dłuższą metę barki w protrakcji, nie? Bo kubeł wypychał. Także mają model już w ofercie dla koksów. To jest zajebiste. 2052 ten model. Drugi jest 2049, on jest troszeczkę droższy, ale jest węższy. A już stwierdziliśmy, że bierzemy wszystkie takie same. No i co bardzo ważne, Yumisu również zagwarantowało, że fotele będzie miała cała firma. O. Także to też jest bardzo fajne w ramach naszej współpracy. Tu jest napisane two person lift or mechanical aid, więc ja myślę, że ty masz mechanical Poważnie aid. Jest tak? No. Patrz. Ale ty masz mechanical aid, bo bierzesz 300. Patrzcie. Więc... Dobra, to zanim pokażemy, że nie są potrzebne dwie osoby, żeby to wnieść. Jeżeli dba się o siłę. Kulturę fizyczną. Biurka. Kurde, biureczka petarda. Proste biurka, agresywne. Jest taka agresywna linia, zaraz zobaczycie. Fajna struktura tego biurka jest. Taki karbon, taki... No nie wiem, nie jak, wiem to jak to nazwać. Ale jest przyjemne. Takie high tech, trochę no fajny klip, pasujący do gaming roomu. I te biureczka też są od Yumisu, tylko oni mają pod markę Pro Gamer, także też bardzo dziękujemy za biurka, bo biurka nie będą tylko dla nas, ale też dla pracowników, więc dziękujemy tej firmie i jeżeli chcecie sobie zakupić takie biurko, to oczywiście jesteśmy zobowiązani, żeby dać link tutaj w opisie na dole. Tymczasem udowadniamy, że niemożliwe nie istnieje, że jedna osoba może wnieść ten fotel Yumisu. A może zrobimy na przekór napisom i jedna osoba weźmie dwa. Ale dużo waży, ale trochę waży, ty. Tak. Rafał, chyba panik jest tu. I on niech będzie łatwiej. Zobacz. Tak? Taki. Spoko.
No. Ty co, obroźnik? Po stron idziesz, człowieku! Coś schody. Coś tu. Bo... Kurwa, człowieku, jakbyś kurwa z dołu. Jakbyś kurwa z dołu. Kurwa, to jest jedno po prostu pokoju. Kurwa, weź tam zostań, ten. Tylko przesuwać i przesuwać. Nie macie litości. Każdy pojemny jest. Moje łydki. Paweł, jeszcze nie przesunąłeś. Paweł! Paweł! Mali kurwa, gdzie jesteś? Producent mnie... Wręcz nie wierzę, że jedna osoba może sobie poradzić z dwoma wiórkami. Że jest to manifest, żeby przemyślał rekomendacje. Ja mam, zróbmy z tego osobny film. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ja ledwo jedno przesuwam. Dobrze. Dwa pudełka. Jedna osoba, dwa biurka. Dwa biureczka mnie troszeczkę zmęczyły, tak że usiądę na swoim ulubionym fotelu Yumisu. Nie ma limitów ten fotel. To mi się podoba. Pytanie, czy warto jest inwestować w mieszkanie, jak mogę się tutaj położyć spać. Ja ważę 105 kg. Szczerze, nie czuję się tutaj ograniczony, że ten kubek mnie wypycha. Naprawdę ten fotel jest spory. A jeszcze dodam, tylko na szybkości, że oczywiście dokładną prezentację komputerów, biurek i foteli i innych produktów, to będzie osobny film. Na kanale Ekipa WK, gdzie dokładnie będziemy sprawdzać specyfikacje kompów. Potestujemy te kompy rzeczywiście, czy są takie mocne, no. Chciałem go docenić. Wciskamy troszkę. Czarki. Tu się za to wyrównam. Widz, podszlifuję. No się w biurkę jak coś przed chwilą. Jest poziom obowiązków, także spokojnie. Nie jestem idealnym wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o takie remonty, ale coś tam w życiu się liznęło. No a jak widzicie, tutaj pół rogu mi odpadło niestety, budynek się przesuwa, jak wiecie, tutaj 1000 tirów dziennie jeździ, więc pracuje. Nie wiem, 10 lat ten budynek pracuje, więc się nie dziwię, że też tutaj jest tak jak jest. Dobra, zabawa. Zalepianie tu już. Jeszcze więcej nałożymy, bo jak wiadomo wciągnie. Jak wyschnie. Kolejna maszyna od SwitchIt. Wkładam dysk, instaluję systemik i będziemy napierdalali niedługo wszyscy. No Błażej, jak tam? Jakiś update? No zaczynamy teraz przyklejać już pianki wygłuszające. Tutaj jeszcze nie ma kleju, więc zaraz to podłożę. No i nie wiem, jak tam koordynat zadecyduje, ale chyba będziemy lecieć z następną pianką tutaj. Powiedz jeszcze, ile masz stażu w klejeniu? Chłopaki się ze mnie śmieją. Bo Koryna coś mi mówiła, jak tu kleić i powiedziałem, że spokojnie Koryna ogarniam, bo zrobiłem całe studio i wszyscy się ze mnie śmieją, że jestem mistrzem w obklejaniu takich gąbek, bo zrobiłem sam studio, więc jestem mistrzem. Możemy pokazać ten napis, nie wiem czy był pokazany. A nie wiem, no to pokaż. Chcesz coś Korynka powiedzieć na ten temat? Napis będzie na środku, między piankami. Tej ściany, które robią tak. Nasze pianki. Też nie mogę doczekać, jak już to zerwę, no nie? Że ja to samo. To będzie już taka wisienka na torcie. Może przy okazji, jak tutaj mam, bo robię sobie kawkę, chciałem powiedzieć, że mamy zajebiste kawki na sklepie, nowe. Smak waniliowy, zajebisty. Czekoladowy też mamy, czekolada orzech też mamy. I w przerwach od pracy polecam w hej. Już wystarczy? Chyba tak. Księcie. Dobra. Już tutaj mamy cztery panele przyklejone. Jeszcze tutaj dwóch brakuje i do cięcia. I będzie skończona ta ściana, ale później jeszcze tutaj trzeba zrobić to, ale tutaj jest taka wnęka, która nas martwi.
Ale jakoś to ogarniemy. Tak, panele węgielne, jak widzicie, są początkiem tego przedsięwzięcia. Każdy panel odpowiada jednemu z założycieli. Czy jest tam kurde, szkoda, że nie nagrałem twojej miny. Koryna, jak zareagowałaś na to. Koryna, musimy cię wrzucić w folię, bo się ubrudzisz. Jak tam pączek? No uważaj, to jest precyzyjna robota, wiesz teraz. Bo musi być równo. No tak, nie może być lipy. No, na placu boju z całego zarządu tylko ja zostałem aktualnie. No bo co, zależy mi tak na firmie. Jako prezes czuję największą odpowiedzialność. Jest też pan wiceprezes, zaraz przyjdzie. A, on czeka na drabinę. A, chyba będzie malował, no. Także posprzęt do malowania. Bardzo tak. Rozwijam, urywam kawałek. Koryna mnie nauczyła. Naklejasz? Naklejam. Równo. Masakra, ładnie zrobiliście. O, witamy po 5 godzinach. Ja musiałem pójść hodować mięśnie, wiesz? Mięśnie to fundament tej firmy, ale co jeszcze będę chciał przyłożyć? Jest coś do wniesienia? Na przykład ciężkiego z dołu? Albo byś jeszcze pohodował troszkę siły. Tak, bo dzisiaj wniosłem tak, 4 fotele. Ile foteli wniosłeś, pącz? Ja pchałem, bo mam niskie zawieszenie. Ty pchałeś, a ja wniosłem te fotele i wniosłem jeszcze 3 biurka. Po wczorajszym tak przeoraliśmy nogi, że ja nie wyobrażam sobie, że dzisiaj coś robić. Jest git. Ale wolałbym posiedzieć to, coś porobić dzisiaj. O, Robur Komarzyce zobaczył. O kurda, duża. Nie no, już przerwa na jedzenie później. To dla mnie nie jest żadne wyzwanie, komarzycy. Jest na lewanie. Nie, nie jest, nie jest. Pokaż ile już zrobiłeś. Sporo, co? Siemanko, witamy w drugim dniu tworzenia niesamowitego i chyba najlepszego na świecie gaming roomu. A przede mną uczta śniadaniowa, przerwa w robocie, 300 gramów boczku, jedna papryka, rozmaryn, sól, pieprz, nutka czosnku. Czosnek oczywiście usunąłem później z patelni. 400 gramów chleba. No i co? Pęknięcia, jak widzicie, zostały połatane. Coś tam jeszcze patrzy oczkiem i znajduje, więc znowu łatamy, malujemy. No, to najwięcej jest takiej, powiedzmy, babraniny przed całym już tak ostatecznym malowaniem i wiadomo, tutaj wprowadzenie sprzętu, więc troszkę się schodzi z tym, ale jest bardzo fajnie. Lubię taki proces tworzenia. Już budzę się dzisiaj 8 rano i już myślę, co będę robił. Czy jest ta farba biała, czy jest odpowiednia ilość, nie wiem, tą pędzelków, czy jakiś mały znajdę, ale wszystko jest zawsze. Potrafię się już zorganizować, jeśli chodzi o remonty takie, więc... A ja robię aktualizację pianki. Więc wygląda to tak, już mamy tutaj całą ścianę. I przede mną najtrudniejszy element, tutaj widzicie taki dzyndzelek. Ja dokładnie ten kształt muszę wyciąć tutaj z ostatniej pianki, także nie mogę się pomylić. A tam Deja rzeźbi biurka. Chciałbym powiedzieć, że mam teoretycznie najtrudniejszą robotę, ale prawdopodobnie dzięki temu będę największym ekspertem od jednej dziedziny w tym remoncie, ze względu na to, że mam do złożenia 7 biurek i 7 foteli od ProGamer. Także bardzo dziękuję za to, że pomagacie nam tworzyć ten piękny projekt, ale no składa się ciężko. Pozdrawiam Pawła z ProGamer i lecę dalej. Potraktuj to tak, że wiesz, masz do złożenia biurko w 7 seriach. O, to ma sens. Taki troszkę interwał, ale zrobię to. Dziękuję za motywację, Błażej. Proszę bardzo. Ty, myślałem, że mnie nie widzisz. Co ty mi usunąłeś? Nie. Nie dasz rady. A, dostałem w głowę. Prosto w głowę dostałem. Zwyciężyliśmy z Błażejem. Nanieśliśmy drugą warstwę farby, jednak było to potrzebne. Jedna nie wystarczyła. Co jeszcze, Błażej, ty tam naskrobałeś?
No, ogólnie no to właśnie zerwaliśmy już taśmę i w skrócie to pomalowaliśmy te ściany i zabieramy się za sprzątanie. Musimy tutaj ogarnąć, odkurzyć i umyć podłogi. No i wjechać z nowymi biurkami i fotelami. A, no i jeszcze musimy się przyznać, że ubrudziliśmy okna farbą, o tam na przykład. Trzeba je umyć. To, co nabrudziliśmy, to jest nic tak naprawdę. To jak były, jak wyglądały wcześniej, to ja je zaraz wypucuję pięknie. Dejal siedzi już tam zmęczony. Powiedział, że na dzisiaj odpuszcza, ma dosyć. Ale złożył 7 biurek. Od 12. Mam już 18. Z 6 godzin je tutaj rzeźbił. No ale są. Także czekają, aż posprzątamy. Mam nadzieję, że dzisiaj z nimi tam już wjedziemy. Ja nie odpuszczę. Muszą tam być dzisiaj. Patrz, jeszcze na kawkę Robur. No kurde. Będzie co? Będzie się działo. Tu leży jeden fotel. Ja stwierdziłem, że będę teraz rozkładał fotele, bo Robur tam sobie sprząta. No i zobaczcie, jakie to jest wielkie. Nie ma na co czekać. Zabieram się do składania. Co, Robur? Ale smakołyków, co? No? Sporo, dawaj, je? Dawaj. Przyszły do nas kolejne rzeczy i są to rzeczy, które nas wstrzymywały w ruszeniu projektu, czyli monitory. Kupiliśmy monitory na każde stanowisko, stojaki, komputery od Switchit, też tutaj są dodatkowe, wielki telewizor też. Jest stanowisko do symulatora i jest jeden telewizor, który testujemy do symulatora 55 cali. Jeżeli będzie ok, będzie dobre odświeżanie, nie będzie problemu z input lagiem, to lecimy jeszcze takie dwa i będą dwie boczne szyby i jedna przednia. Zaraz jeszcze pójdziemy do pokoju obok, bo słyszałem, że przyszła paka od SteelSeries. Tak, no montujemy powoli stanowiska i też akcesoria będziemy sobie wybierać. Kurwa, mam. Stojaczek? Stojaczek jak stojaczek, nie? Git. No. Kurwa, ty jaki wynalazek. Tyk, no tu jest tak. A, zroszyfrujemy. O, i będzie na nisko, nie? Tu jeszcze śrubki. Zajebiście się jak w fotelu. To będzie stanowisko do Cineracingu. Tak? Robur z owcą na razie wymiatają w to, ale ja też się powaliczę. Saker, będziesz driftował też? Na razie bardzo. Nie? Saker, no weź. No dobra. Dobra, chodźcie do SteelSeries. Tak, jeszcze mam zamknięte oczy. To jak ten. Zamknij oczy jeszcze. I otwieram oczy. No co ty opowiadasz? Ile sprzętu? Pamiętam, jak chodziłem po sklepie. Boże Narodzenie? I się zastanawiałem, która myszka, nie? I tak patrzę, ta tyle kosztuje. Jeszcze pamiętam, kilka lat temu się zastanawiałem nad tymi myszkami. I mam taką myszkę zresztą. Jaką ja mam, taką, Damian? Właśnie. Dokładnie taką. Ale tu są jakieś chyba... Najlepsze klawiatury to są. Coś jest wyżej, poprzeczka podniesiona. No, to jest najlepsza myszka też. No są bardzo różne ogólnie, bo to bardziej chodzi o kwestię chwytu, bo jeśli chodzi o parametry tam takie jak, nie wiem, chociażby DPI, to nie ma do końca znaczenia. W sensie nie odczujecie zbytnio różnicy, bo wszędzie te sensory są takie dość zaawansowane i rozbudowane. A na jakiej pasza gra, myślisz? Chyba nie mamy tej co pasza. Czy się różni? Nie, no mamy, dobra, bo on gra chyba na Rivale 710, ale będziemy mieli Rivale 710, ale ona jest po prostu troszeczkę cięższa. Dobra. Dlatego powinienem. Ja mogę z pomarańczowym słuchawki, bo nie umiem. Nie znam się aż tak, żeby powiedzieć. Ale patrz, bądź, tutaj jest myszka dla ciebie, taką jaką chciałeś. Myszka do Fortnite'a, nie gadaj. Jedna, jedyna, nie, taka co ma dużo przycisków. No, żeby budować w Fortnite'cie. Pod każdym numerkiem mamy inną budowlę. A, to jest do trzymania kabla, mouse bandy. Okej. To ja odkładam swoje tu. Na kołyku. Bardzo gites. No z tym series to nie trzeba nic mówić, nie? Każdy wie, o co chodzi, no jeżeli dobra, chodzi o peryferia do komputera.
dla graczy. A są z niebieskim? I są też trójki. To jest to małe? To ja poproszę, nigdy tego nie miałem, zawsze widziałem, że profesjonalni gracze mają. To ja idę sobie na stanowisko to ułożę. O, te są ogólnie overkill'a, najlepsze słuchawki. W sensie najdroższe, ale obstawiam, że najlepsze. Weźmiemy sobie secik. O nie, nie, nie. Siódemka, piątka i trójka. No inne. Bo są wszystkie mechaniki i wszystkie są na różnych przełącznikach ogólnie. Siódemka jest, każda siódemka jest ogólnie inna, bo każda ma inny kolor przełącznika, co oznacza, że mają różny skok, ale to jest też nie do końca takie odczuwalne. Bo Apex Pro ma znowu, możesz sobie ustawić każdy przełącznik. Masz stopień skoku od 1 do 10. Bezprzewodowe rzeczy z tej najwyższej półki to serio praktycznie nie czujesz różnicy. Tylko jest problem, że musisz pamiętać, żeby je ładować. Na razie wezmę to. Zadrzucę. Troszkę jak święta, co? Tak, prezenciki. Żeby nie było, już działałem na tej. Te łapy mam takie niezgrabne. Zaraz coś rozwalę. Coś jeszcze musi trzymać. Nie, ona mała jest, a ja lubię największe na świecie. A, tu jeszcze Basia. I one są na pasek, no. Ale wygłuszają. No, solidnie. Ogólnie klawiatura na przykład ma taki fajny bajer, że podczas gry ci pokazuje, ile masz HP na tym małym wyświetlaczu. Tak? Takie co ty szczegóły, gadasz? No. Ale zajebiście, ale to we wszystkich gra? To się konfiguruje, ale w większości takich FPS. Ale taka. Wczoraj oglądałem gameplaya z Valoranta. Chętnie bym zagrał nawet, ale jeszcze nie potrafię powiedzieć, czy to będzie taki super hit. To jest problem. Ale powiem wam, że wygodne mega. Ty masz takie samowca? Pewnie budowa jest podobna. Ale zajebiste, no bo w słuchawkach często uszy bolą, nie? Tu czuję, że nie będą boleć. Tu jest nowe obciążenie myszki? Ciężarki. Tak. Patrz, Rafał. Przyciski i każdy przycisk funkcja, nie? Ale będę budował w Fortnite teraz. Masakra. Kolejny dzień, kolejne możliwości, wyzwania. Dzisiaj wieszam z panem Jarkiem, też z tobą Damian i z Pączkiem. Napis. Ta-dam! Wiercimy góry. Góry. Dziury. I ogień. Yes! Bo dobra. I teraz można tu już w dół puścić. Dobrze, to daj. Dobra. Na razie opuśćmy. Z powołaniem się pomyliłeś. Co nie? O, jest takie ty gówno trochę. Jeszcze szmatkę przyniosę, przetrę skórzu. Już przetarte. O kurde, ktoś mnie wyprzedził. Idealnie między, nie będzie widać kabla, idealnie między pianki Jaro wymierzył. A zobaczcie, jak jest dobrze zamontowany napis. A Jaro na co dzień pracuje w biurze. A zobaczcie, jakie ma ukryte talenty manualne. Co ja tu jeszcze robię? Jaro ma zakaz pracy u konkurencji. Będzie montował napisy tylko u nas. Uważajcie, co podpisujecie, bo będziecie uwiązani tak jak ja. Nic już nie mogę zrobić. Aneks, dodamy aneks, że nie możesz montować. Ej, ogólnie jak Jaro przykręci, to takie podłączenie do... Znaczy, zdejmiemy folię i podłączenie do prądu to będzie jakby sołtys wstęgę przecinał. No. A wiecie, co ja bym zrobił? Ja bym przeciął kabel. Jestem tak dobry w montowaniu, żebym się zajarał i to przeciął. A kiedyś, nie, było to kiedyś na materiale? Chyba nie, że w tym miejscu montowałem tablicę i pierwsze pociągnięcie wiertła to wyjebało korki i kabel, który wierciłem. No takiego mam farta, że co, no,
Nie idzie mi takie coś. Jeszcze ostatnia rzecz, ceremonia ukrywania kabla między piankę. I napis będzie gotowy. Zdzieramy, oficjalnie. Wow. Pierwszy taki napis fajny. Wukadzik, bo odkąd nazywamy się Wukadzik, to nie mieliśmy takiego fajnego napisu. Uważaj, jak tam ciągnie to szef. Mieliśmy napisy na targach różne, ale nie Wukadzik. Ty naprawdę czujesz się, jakbym wstęgę odpalał. Znaczy przecinał. Trzy, dwa, jeden. Odpalaj! O, monitor się. Co ty ruszyłeś? Wygaszacz monitora się odpalił, a nie napis. No nie. Chwilę, no nie. Co ty w chuja walisz aż tak? Wow! Skurwysyn, jaki piękny. Ale to będzie wyglądać fajnie w kadrze. No ale fajnie, będzie centralnie i my we czwórkę po bokach. Myślę, że jak na piątek, to zajebista robota dziś została zrobiona. Tak. Możemy zakończyć kolejny dzień. Okej, to już jest koniec tego odcinka i pokażemy wam, co udało nam się zrobić do tej pory. Nie jest to jeszcze końcowa wersja naszego gaming roomu, ale no już jest ten całokształt. Także tutaj siedzi Robur, dzisiaj go nie ma z nami, pozdrawiamy. Ja siedzę sobie tutaj, tutaj siedzi Pączek, tam Saker. Tutaj są dwa miejsca dodatkowe, jakby wpadli do nas goście i byśmy chcieli zagrać sobie LANa. Tutaj jest stanowisko do streamingu, także i komp jest lepszy, żeby udźwignął. Tak jest, żeby udźwignął cały stream. Tutaj, ale nie wiemy, czy to będzie w tą stronę się, czy w tą, jest stanowisko, jest symulator samochodowy i jeszcze dopiero testujemy właśnie telewizory, ale dostawimy chyba jeszcze takie dwa 55-calowe tutaj i tutaj, żeby mieć full experience. Może nawet nawija, że będziemy, ale to w przyszłości, nie? No i doszły też roletki, żebyśmy mogli nawet w dzień czuć się jak w jaskini gamingowej. Czekaj, zgaszę światło na chwilę. Tak, no to na tym kończymy. Odpalamy nowy kanał, więc zapraszamy wszystkich na kanał. Nazywa się... O, gasisz? Kanał nazywa się Gaming Room WK. Już teraz zapraszamy do subskrybowania. Wkrótce pojawią się właśnie tam materiały gamingowe stąd, bo już możemy grać. Już sobie z Owcą i Roburem gramy. On w statki, my w CS-a bardziej. I będzie spoko. Też co, musimy podziękować tak, wszystkim firmom. Ja podziękuję. Po pierwsze, tak, firma Yumisu, no fotele, rewelacja. Druga sprawa, Switch It. Jeżeli jesteście wielkimi graczami, jak ja kiedyś byłem, a mam nadzieję, że ponownie będę wielkim graczem, będzie mieć więcej na to czasu trochę, to jest fajna opcja właśnie, żeby komputery leasingować, bo szybko się starzeją, a tak można łatwo aktualizować tą technologię co dwa lata. Także Switch It, bardzo dziękujemy. I oczywiście SteelSeries, którego przedstawiać nie trzeba. No, czołówka, jeżeli chodzi o sprzęt dla graczy, jeżeli chodzi o peryferia. Jeszcze mam jedno ogłoszenie, o którym nie wiesz, bo cały czas zapraszamy do współpracy firmy. Jeżeli są takowe, no to tutaj jest mail na ekranie wk@wkdzik.pl. Jeżeli chcecie podjąć z nami współpracę, naszym sponsorom bardzo dziękujemy. No, będziemy cały czas rozwijać Gaming Room, więc jesteśmy otwarci na właśnie propozycje współpracy. Chociażby na przykład tego VR-a będziemy chcieli robić. Na przykład. Jest na pewno pole do współpracy. I tak jest. No, jeszcze raz zapraszam na nowy kanał, bo widzimy się tam już wkrótce.